7 marca wspominamy świętego Jana Chrzciciela Namsiongsam, męczennika. Jan urodził się w 1812 roku w Seongju w północnej części Korei Południowej w zamożnej rodzinie. Był krewnym Augustyna Namsangyo, wysokiego rangą urzędnika rządowego, który go adoptował. Dzięki dobrej pozycji materialnej przybranej rodziny Jan zdobył wykształcenie i zrobił karierę urzędniczą. W wieku 39 lat został gubernatorem prowincji. Był wtedy katolikiem, a to stawiało go w trudnej sytuacji. Jako gubernator musiał urządzać i finansować różne ceremonie ku czci tamtejszych bóstw pogańskich. Nie uczestniczył w nich osobiście, ale nie chciał zrezygnować z pełnionej funkcji, gdyż dysponując pieniędzmi utrzymywał swoich licznych krewnych, pomagał im finansowo. W końcu po kilku latach zrezygnował jednak z pełnienia funkcji gubernatora, zmienił miejsce zamieszkania i poświęcił się uczeniu języka koreańskiego zagranicznych misjonarzy. Niedługo znów po raz kolejny zmienił miejsce zamieszkania. Udał się do Seulu i tam uczył literatury chińskiej w prestiżowej szkole. Kiedy w Korei wybuchły prześladowania chrześcijan, aresztowano go 1 marca 1866 roku. Żądano od niego wyparcia się wiary, lecz Jan pozostał wierny. Znosił okrutne tortury, aż w końcu zginął ścięty mieczem w Seulu 7 marca 1866 roku, wierny Panu Jezusowi. Został beatyfikowany 6 października 1968 roku przez papieża Pawła VI, a kanonizowany z grupą 102 męczenników koreańskich 6 maja 1984 roku przez papieża świętego Jana Pawła II w Seulu. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, świętego Jana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.